Tych samochodów wypuszczono tylko 400 tysięcy egzemplarzy. I wyobraźcie sobie, że 400 tysięcy egzemplarzy na cały świat, a jeden z nich stoi właśnie dzisiaj tutaj. Ty, zobacz na to! Zobacz na to! Jest motor. Jest, słuchajcie, motor, o którym mówiłem przed chwilą. A kombajn, o którym mówiłem, prawdopodobnie jest tam. Tam jeszcze jakaś naczepa stoi. I słuchaj, jakby był jakiś przypał, to dawaj dzida przez te pola. Bo tym, tą ulicą to my nie uciekniemy. Jakby nas zobaczyli, to przez te pola musimy uciekać. Z Jerbą na Urbexie. Miło was widzieć na kolejnej eksploracji. Jak co tydzień, dzisiaj zabieram was w podróż do pewnej opuszczonej działki, na której znalazłem 3 porzucone pojazdy. I to nie byle jakie pojazdy, ponieważ wśród nich znalazłem porzuconą Skodę z lat 60., której prawdopodobnie na całym świecie powstało tylko 400 tysięcy modeli, a jeden z nich będziemy mogli podziwiać właśnie dzisiaj w tym odcinku. A poza tą Skodą znalazłem również, słuchajcie, kombajn produkcji polskiej, co ciekawe, i również motorynkę, która stała w shopie i naprawdę była w fantastycznym stanie. Także będzie mi bardzo miło, jak zostawicie już teraz łapkę w górę, dacie jakiś fajny komentarz i oczywiście zostawicie subskrypcję na tym kanale, a jeśli wspieracie mnie, mój kanał, jeśli doceniacie moją pracę, no i co? Zapraszam was na kolejną eksplorację. Zaczynamy ten odcinek tak naprawdę już po wejściu, ponieważ słuchajcie, okolica jest naprawdę przypałowa. Po lewej stronie jest zakład, który nadal funkcjonuje. Zakład mechaniki samochodowej. Musieliśmy się już tutaj dostać, aby nikt nas nie zobaczył. Także słuchajcie, zaczynamy już tak naprawdę od najlepszego, co dzisiaj zobaczycie. A jest nim oczywiście opuszczony samochód. Jak widzicie, w kolorze niebieskim. Auto prawdopodobnie z lat 60. do 90. I z tego, co się dowiedziałem, prawdopodobnie jest to jakiś model Skody 1000MB, jeśli się nie mylę. Co najlepsze, do środka tego samochodu można się dostać, a nawet można usiąść za kierownicą. Za chwilkę, słuchajcie, przejdziemy i postaramy się tam wejść. Jeszcze wam go pokażę z przodu. I tak jak mówiłem przed chwilą, jest to stary model Skody. Z tego, co patrzyłem na różnych aukcjach, te modele chodzą po 50 tysięcy złotych, tak około, jeśli są oczywiście odrestaurowane. I taka ciekawostka, tych samochodów wypuszczono tylko 400 tysięcy egzemplarzy. I wyobraźcie sobie, że 400 tysięcy egzemplarzy na cały świat, a jeden z nich stoi właśnie dzisiaj tutaj. Jest to pewnego rodzaju perełka, jeśli chodzi o urbexy, bo pewnie jak oglądaliście moje wcześniejsze odcinki i wcześniejsze materiały, widzieliście, że dosyć często znajduję jakieś pojazdy na urbexach. Ale żeby znaleźć, słuchajcie, taki egzemplarz, to naprawdę jest już wyczyn. Zobaczcie sobie, jak to wygląda w środku. Powiem szczerze, że nigdy, przenigdy nie siedziałem i w sumie nie widziałem, jak taki samochód z takich lat może wyglądać w środku. Zobaczcie. Na liczniku mamy maksymalnie 140 na godzinę. On ma około chyba 61 tysięcy przejechanych kilometrów. Kierownica taka stara. Tu jeszcze logotyp Skody na środku. Oczywiście otwarty schowek, w którym chyba nic nie ma poza jakimś opakowaniem. Jeszcze w środku, słuchajcie, możemy znaleźć stare gazety. A z tyłu jakiś koc. Naprawdę wyjątkowy samochód. Nie będę się może ładował do środka, ponieważ jest całkowicie zakurzony, ubrudzony. Tu jeszcze widać jakieś pióra jakiegoś ptaka. No ale tak mniej więcej on się prezentuje w środku. Nawet zwróćcie uwagę, jak duże są tutaj te drzwi. One są oczywiście obite jakimś materiałem. Wszystko oczywiście na korbkę. I drzwi były otwarte, żeby nie było, że ja tutaj, słuchajcie, coś tutaj, nie wiem, włamuje się czy coś niszczę. Te drzwi były otwarte, jak tutaj przyszliśmy. Także zamykam je i zobaczcie sobie, jeszcze rzućcie okiem, jak ten samochód prezentuje się z boku. Tutaj niestety już coś z kołem jest nie tak. Prawdopodobnie jest oczywiście uszkodzony, chociaż chodzą słuchy, że podobno ten samochód był odrestaurowywany, ale nie wygląda na taki.
Lakier oczywiście popękany. Jeszcze rzucę okiem do bagażnika. A w bagażniku jakieś pasy. Możliwe, że holownicze. Nic więcej tutaj nie ma. I teraz słuchajcie, pytanie, które mnie nurtuje. Czy w środku tej Skody znajdziemy również silnik? Udało się otworzyć maskę. I uwaga. Tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie, że coś tutaj było już kręcone. No ale wydaje mi się, że silnik jako tako jest. Nie wiem natomiast, czy jest to kompletny silnik w tym egzemplarzu Skody, ale no tak on się prezentuje. Także jeśli się znacie, to również będzie miło, jak się wypowiecie na ten temat. To jeszcze jakiś wężyk, słuchajcie, prawdopodobnie do wlewania jakiegoś płynu, a maska od wewnątrz całkowicie porcywiała. Także tak jak mówiłem, słuchajcie, zaczynamy z grubej rury, opuszczona Skoda, jeden z 400 tysięcy egzemplarzy, który powstał, ale to nie wszystko, bo podobno na tym terenie również możemy znaleźć, słuchajcie, porzucony kombajn. Kombajn, który podobno stoi na tej działce już od około 30-40 lat. Także za chwilkę go postaramy się znaleźć. I jeszcze jeden, słuchajcie, element, taki bardzo ciekawy, a raczej kolejny pojazd. Gdzieś podobno przy płocie możemy również znaleźć starą motorynkę. Także postaramy się wszystkie te pojazdy dzisiaj zlokalizować i wam je pokazać. A tam dalej raczej wchodzić nie będziemy, bo jak widzicie, jest kawał złomu. Wszystko jest zawalone. Także zamykamy drzwi. Wychodzimy na zewnątrz i postaram się, słuchajcie, zlokalizować teraz kombajn, a następnie motorynkę. Zobaczcie, że na terenie stoi również cała masa innych maszyn. Tam natomiast widać cysternę. Tu jeszcze jakaś, nie wiem, jakiegoś rodzaju przyczepa. I słuchaj, jakby był jakiś przypał, to dawaj dzida przez te pola, bo tą ulicą to my nie uciekniemy. Jakby nas zobaczyli, to przez te pola musimy uciekać. Mam nadzieję, że biegamy szybciej od nich. Zobacz na to. To jest chyba ten kombajn? Co? Gdzie jeździ? Aha, widzę. Ej, zobacz. Co to jest to? Nie, to nie jest kombajn. To jest jakaś maszyna stara. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, że tam w oddali widać rolnika na polu. Prawdopodobnie on już na nas ma teraz dobry bardzo widok. Także postaram się to bardzo szybko zwiedzić. Tu jest jakaś maszyna rolnicza. Także jak zawsze liczę na wasze wsparcie w komentarzach, na co wam to wygląda, co to w ogóle jest. Dajcie znać. A kombajn, o którym mówiłem, prawdopodobnie jest tam. Tam jeszcze jakaś naczepa stoi. Też ciekawi mnie, słuchajcie, gdzie znajdziemy tą motorynkę. No ale postaramy się ją zlokalizować. Ten rolnik wysiadł z ciągnika. Przed chwilą zatrzymał się. Dobra, dawaj. Nie ma co tracić czasu. Tutaj w krzakach kolejne urządzenie rolnicze. Jeśli się nie mylę, to jest coś do... To jest jakiś pług? No ale to już liczę na wasze wsparcie, jak zawsze. Ja na rolnictwie w ogóle się nie znam. A teraz to, co najciekawsze, to co w sumie najciekawsze zaraz na drugim miejscu po Skodzie, to kombajn, który stoi w tamtych krzakach. Dokładnie tam jest. Także idziemy i zobaczymy go, jak to wygląda. Tutaj w krzakach jeszcze widzicie kolejna naczepa. Całkowicie spróchniała, nic ciekawego. Tutaj nie wiem, tak naprawdę, słuchajcie, nie wiem, kolejna niewiadoma dla mnie, co to może być. Kolejny sprzęt rolniczy, także również liczę na wasze wsparcie w komentarzach, na co wam to wygląda. Zardzewiałe, spróchniałe. No i przechodzimy do kombajna. Podobno, co? No. To belki siana robiło. To? Aha. To widzisz, to od razu dobrze, że dałeś znać. I teraz tak, słuchajcie, jeśli chodzi o ten kombajn, który znajduje się przed nami, to z tego, co się dowiedziałem od pewnego mieszkańca tej wsi, bo napisał do mnie właśnie jeden z moich widzów, że tutaj mieszka w okolicy i czy wiem, że właśnie u niego na wsi jest takie opuszczone gospodarstwo. Także to właśnie ten mój widz napisał mi, że podobno ten kombajn to jest pewnego rodzaju rarytas, jeśli chodzi o kombajny produkowane w Polsce. Podobno był to jeden z pierwszych, który powstał w ogóle w Polsce. No i podobno stoi on tutaj od 30-40 lat. Tak on się prezentuje. Zobaczcie, że całkowicie zapadnięty, koła tak naprawdę w połowie wystają z ziemi. Kompletna dziura tak naprawdę w środku. Wszystko się zapada. Także na wejście na stanowisko kierowcy to nawet nie mamy co marzyć. A ciekawie jeszcze to wygląda, że wewnątrz tego kombajna, kombajna, możemy znaleźć, słuchajcie, jabłuszka,
które prawdopodobnie spadają z drzewa, które tutaj obok rośnie. Także taki ciekawy widok. Natura przyszła po swoje. No i tak on się, słuchajcie, prezentuje. A to co ciekawe, to zobaczcie, że tutaj te boczne części są zbudowane z drewna. To jest coś naprawdę niespotykanego. I no, mogę uwierzyć w to, że ten kombajn naprawdę ma już grube lata za sobą, te najlepsze. Także również jeśli rozpoznajecie ten model, to dajcie mi znać w komentarzach. A ja niestety na kierowcę ładować się nie będę. No bo tak jak mówię, prawdopodobnie jakbym tam wszedł, to jeszcze bym się zapadł. I co? I myślę, że jeszcze warto sprawdzić te domy, które tam są. Zobaczymy, czy damy radę tam wejść do środka. I przy okazji możemy również poszukać tej motorynki, która gdzieś również powinna tutaj być. Z informacji, które uzyskałem, podobno ona gdzieś stoi przy płocie. Także zaraz jej poszukamy. Może uda się ją zlokalizować. Zauważcie, że w szopie jeszcze znaleźliśmy stare narty. Dwa telewizory, zobacz. Aha, dwa telewizory, bardzo stare. Kolejne fotele prawdopodobnie od tej Skody. I tak naprawdę cała masa gruzu. Tam chyba nawet jeszcze mamy jakieś stare akwarium. Ty, zobacz na to. Zobacz na to. Jest motor. Jest, słuchajcie, motor, o którym mówiłem przed chwilą. Mamy to, czego szukaliśmy. Jest motorynka. Czyli informacje, o których pisał mój widz, się nie do końca sprawdziły, ponieważ podobno motorynka miała stać przy płocie, a jesteśmy w szopie. No i ta motorynka tutaj stoi. Niestety nie wiem, jaki to jest model, także również, jeśli będziecie wiedzieli, dajcie znać w komentarzach. W takim razie możliwe, że, słuchajcie, na tym terenie nie jest jedna, a możliwe, że są dwie motorynki. Ponieważ on mi coś pisał, że gdzieś przy płocie jest kolejna. A wychodzi na to, że jest jeszcze jedna w szopie. Jest ona koloru niebieskiego. No w stanie, jakim widzicie, no całkowicie porycywiała, zakurzona. Ale również jeśli znacie się na tych modelach motorynek, dajcie mi znać w komentarzach, co to może być, co to za egzemplarz. Ja raczej do niej tam ładować nie będę. Ale chociaż postaram się wam jakoś ją fajnie pokazać. Więc tak ona się mniej więcej prezentuje. Wydaje mi się, że jest kompletna. Tylko tyle, że po prostu jest, no, dosyć zaniedbana i to dosyć mocno. Ale petarda. Jestem, słuchajcie, mega szczęśliwy, ponieważ udało się po pierwsze wejść na obiekt, po drugie znaleźliśmy wszystko to, czego szukaliśmy tutaj, poczynając od Skody, poprzez ten kombajn, wszystkie naczepy, sprzęty rolnicze i kończąc finalnie na tej motorynce. I słuchajcie, ostatnim krokiem, jaki podejmiemy tutaj jeszcze, będzie próba wejścia do tego domu. I tak naprawdę, jeśli się tam dostaniemy, to również wam pokażę, jak to wygląda w środku, bo wychodzę z założenia, że również ten dom może być naprawdę ciekawy. A jeśli natomiast będzie zamknięty, no to już odpuścimy i będziemy się kierować do wyjścia. Także kierujemy się w stronę domu. Jesteśmy w miejscu, w którym zaczynaliśmy ten odcinek. Sprawdzaliśmy wejścia do domu, niestety są zamknięte, także również nie będziemy się włamywać i wydaje mi się, że w tym odcinku to by było na tyle. Słuchajcie, niewiarygodne znalezisko, opuszczona Skoda, kombajn, motorynka, także jeśli odcinek wam się podobał, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. Również dziękuję wszystkim moim patronom za wsparcie tego kanału. Zapraszam was na mojego Instagrama, na którym znajdziecie zdjęcia właśnie z tego urbexu. Zapraszam na moją grupę na Facebooku. No i co? Widzimy się jak co tydzień w piątek o godzinie 18 z kolejnym urbexem na moim kanale. Trzymajcie się i niech yerba będzie z wami.